Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Czechu i witam was delikatnie w lepsza kamerka jest tym razem niż i wtedy co była, w Tomb Raider was witam w sensie, tak, delikatnie lepsza kamerka jest, jeśli chodzi o oświetlenie całe, bo zmieniłem sobie OBS-a na białego, no OBS biały wygląda tragicznie, ale dzięki temu w jakikolwiek sposób będziecie w stanie mnie widzieć. Drugą alternatywą było ustawić białą tapetę. Może poeksperymentujemy tutaj, bo fajnie jest pograć sobie w nocy na chillku, wiesz co, siadasz chłopie, opierasz się, jest wieczorek, wiesz, pijesz sobie piwko, nagrywasz sobie Tomb Raidera, to są przepiękne momenty, prawda? Więc jeżeli chcesz takich momentów więcej spędzić ze mną wieczór, chociaż odcinki bo o 16 są te bodajże, no to może zostać suba i lajka i komentarz. Ej, kurczę, zajrzeć na inne filmy, też możesz na Instagramie zobaczyć, na Twitchu może kiedyś będę streamował. Z tego co pamiętam, tutaj spotkaliśmy się z tym chłopem. Tak jest, Bardzo się cieszę, ta że scena już jesteś. była, dlatego tą scenę już Ja też. pominiemy. I tutaj... A nie, nie. O kurwa, wy tej sceny nie widzieliście. Ja nagrałem tą scenę, a potem zakończyłem odcinek i wy chyba tej sceny nie widzieliście, co? Oj, 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 chyba zepsułem widzowie. Przepraszam w takim razie. To nie była długa scena. On tam powiedział, że czasem musisz. Powiem wam, co powiedział. Bo tam się rozbił ten chłop z samolotu, wyskoczył, przeżył podobno. I ten dziadek mówi: czasem trzeba kogoś poświęcić. A my wiemy, co to poświęcenie. A on mówi: nie, wiesz, co to strata, a nie poświęcenie. A my. Nie zostawimy tego człowieka na śmierć. I mniej więcej tak się skończyło. Dosłownie. Ty jaki? Ja mam pojęcie, ja to pamiętam. Proszę. Mamy tutaj obóz. Szkoda, że go Jesteś nie pewien, wcisłem wtedy, to bym nie musiał wszystkiego od nowa przechodzić, żeby nagrywać ten istotnie odcinek, ale już. poświęciła samolot? Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam Raz. zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Wydaje mi się, że za cicho Wtedy macie gierkę, musieliśmy co? wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją. Wydaje mi się, że delikatnie warto by było odciszyć giereczkę. Problem jest, słuchajcie, taki, ja zawsze o tym mówię i zawsze będę o tym mówić. Problem jest niestety taki, że... o kurwa, i teraz nie wiem, na jakim wtedy było pułapie, bo przez przypadek machłym mychom. Nie wiem, czy taki będzie ok? Zobaczymy. Problem jest taki, że ja nie do końca orientuję się, ponieważ mam tylko i wyłącznie jedną słuchawkę. Ja wiem, że tą słuchawkę mam od pół roku. W końcu przyszedłby moment, w końcu ruszyłbym dupę i faktycznie oddał słuchaweczki do naprawy. Mam z pół roku już nowe słuchawki, ale są zepsute. Faktycznie można to w końcu zrobić. Dobrze, widzowie, normalnie za tydzień obiecuję, że pójdę oddać tego, ale za tydzień to już pewnie skończę Lara Croft. Będę grał w jakieś durne giereczki pokroju. O, to jest teraz przed nami Assassin, Far Cry 3, Far Cry 4, chociaż już pisałem do zioma i on mówi tak. We wtorek. Ja mówię, jak kurwa we wtorek? To po co ja teraz gierek kupowałem, jak ty mi mówisz, że we wtorek? A on mówi tak. We wtorek. O kurde. Że spróbujemy ukrytego zabójstwa. Ja słuchajcie, mówię do niego, no ale ja we wtorek kurwa to na godzinę odpalimy tą gierę, to ja zdążę tutorial odpalić. A on mówi... Ja to ja mówię, że w weekend. On mówi, w weekend nie mogę. Czy ostatecznie pewnie... O kurwa. O, shit. Miała być akcja po cichu. Czyli pewnie kurczę ostatecznie nie nagramy tej giereczki i przejdę ją sam. Ale albo będę czekał na niego pół roku, tak? Zresztą, no ja też jestem ostatnim osobą, która może narzekać, bo problem jest taki, że kiedyś była ta gra na przecenie i on mówi, ej, ja mówię, no dawaj ty, to zagramy czy coś. On, kurde, no dobra, ja mówię, że teraz nie mam... Słyszycie, jest. Co się u was dzieje? To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Dobra. Nie chcę tutaj... Poczekam z moją opowieścią. Jakieś szaleństwo, Hrof. Co oni tu robią, cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sam albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Dobra, więc ja mam, słuchajcie...
No tak też można polować. Ja mu, słuchajcie, mówię, że może kupimy giereczkę czy tam. On powiedział, że do końca nie pamiętam kto komu co. Ale coś tam było. Ty, ja chyba nie dostaję żadnych zasobów z tych królików, mam takie wrażenie. I on kupił, ja miałem kupić następnego dnia, bo nie miałem siana. Ja kupiłem następnego i chciałem kupić następnego dnia. I giera nie było już promocji, nie? I zamiast tam tych 30 zł, no kosztowała 120 czy coś takiego. I mówię, nie, no nie wydam 120 gier na gierkę, żeby sobie pograć tam. No i tak minęło z pół roku, zanim ja faktycznie tą grę kupiłem. Ale na swoje usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że przynajmniej to ja zaangażowałem po raz drugi. Że mówię, dobra, kupuję, jest na przecenie, to kupuję. Nawet, wiecie co, nawet nie chciałem kupić na przecenie. Problem, o kurwa. Problem był taki, że wchodzę sobie na NB, a później wchodzę na Steama i patrzę, że akurat była przecena, więc taki dziwny zbieg okoliczności się nadarzył. No i teraz pewnie będę w ramach kurwa zemsty czekał pół roku. A chciałbym z nim ograć, no bo głupio teraz powiedzieć mu, że nie ogramy razem. To problem jest taki, że on ma czas wtedy, kiedy ja czas nie mieć. Bo ja mieć czas 2 godziny na wieczór. Albo rano też, ale no to muszę wstać wcześniej. Co to jest? O, tu przypadkiem coś, geoskrzynki jakieś, okej. Okay. Nie wiem, to pewnie jakieś takie achievementy. O, tu jest ten samolot, my w ogóle stamtąd idziemy. Kurde, jak fajnie, fajnie graficznie ma mapowo zrobione. To może nie jest najwyższej jakości grafika, ale jest bardzo, bardzo w porządeczku. Napiszcie, napiszcie, słuchajcie, czy nie przeszkadza wam, kiedy macie, bo teraz widzę, że jest mocno biało. Mocno biały jestem, więc napiszcie, czy nie przeszkadza wam taki format oświetlenia mnie. Mam nadzieję, że nie. Z drugiej strony to kurczę, to światło co ja mam, to szczerze mówiąc to nie jest lepsze jakoś turbo, więc trzeba by było ogarnąć jakieś softboxy i takie delikatne oświecenie, to by było koks. O, tutaj możemy wreszcie... Nie, żadnej pomocy. F. Ty, klikłem F. Co? A ty co? Dobra. Nie po mojej myśli posłał, ale... Ale niech będzie. I tak, co mówiłem? A, że możecie tutaj napisać, czy wam nie przeszkadza, no. I takie oświetlenie mnie. Wolicie jednak takie światło. Ja się zastosuję, mi to tam wisi. Nawet kurczę softboxy kupię, jeżeli ktoś mi powie, że światło jest do dupy. Ja koksem jestem. Ja tu jestem, wiesz, no, też staram się nie nagrywać do siebie, tak? Wiesz, liczę, że ktoś, kurde, tą serię zobaczy kiedyś, więc oraz przyszłe serie, no, nie nagrywam dość, chociaż dużą część po prostu dobrze się bawię i nagrywam do siebie, to akurat ty, i teraz nie wiem, w którą stronę my powinniśmy iść, czy tam, czy tu? Dużą jednak część w sumie nagrywam do siebie, bo najzwyczajniej w świecie się po prostu, kurczę, dobrze bawię. Chyba nie tu. Nie. No ale teraz jednak... teraz jednak... no z czasem, wiadomo, że z czasem apetyt rośnie. W miarę jedzenia i... nie wiem, co on zrobić. I fajnie by było, jakby ktoś tu, jakbym stworzył wreszcie jakieś fajne community. I kozacko by było. To nie zmienia faktu, że nadal się dobrze bawię, tak? To jest taka dziwna kwestia, bo jak powiem, że nagrywam do siebie, to będzie dziwnie. A jak powiem, że nagrywam dla was, to też dziwnie, bo wyjdę na atencyjnie. Cokolwiek bym nie powiedział, to wyjdę kurczę dziwnie. Przede wszystkim lubię to robić i dużo mi dość. Po prostu lubię oglądać siebie. Ja to głównie to na przykład lubię oglądać siebie z ziomami, jak sobie gram na przykład, więc przez to też na przykład lubiłem nagrywać, nie? Bo później wspomnienia mogliśmy sobie generalnie oglądać swoje, nie? Zawsze był ten moment, kiedy ale było śmiesznie, mogliśmy sobie wejść i zobaczyć, jak to było kiedyś. I nadal to jest super, bo ja mogę sobie wejść i zobaczyć, ja pierwszy. Kiedyś to było, widzowie, nie? No, Lara.
Głównie to po to nagrywałem, no ale nie będę ukrywać, że jeżeli chodzi o takie gry komputerowe, nadal jest fajnie siebie zobaczyć i zobaczyć, jak to się człowiek zmienia na przestrzeni lat. A to jest chyba, wiecie co, wydaje mi się, że jesteśmy teraz w grobowcu, czyli w miejscu, tak jest, grobowiec opcjonalny, czyli miejscu opcjonalnym właśnie, tak. Ale możemy sobie odkryć, jednak już tu przyszliśmy, no chyba odkryjemy tutaj różne rzeczy. Mamy tu jakieś obozowisko, będziemy mogli się telepnąć. Łuk refleksyjny, modyfikowana broń, prowizoryczny łuk. Wszystkie wcześniejsze ulepszenia, jakieś coś tam zrobi, poka to. A to jest, skończyłem już, tak, czy nie? Łuk ulepszenia, poka. A to jest nasz łuk teraz, siekiera. A i to co wcześniej ulepszyliśmy, to nadal to mamy, spoko. Szybsze strzelanie. Kurde, ten łuk niby fajny jest. Nie wiem. Nie, przepadam za ulepszaniem łuku. Ja tu chyba spluwa i lecimy, widzowie. Sklejone taśmą, magazynki i plujemy w przeciwnika. To jest coś dla mnie. Szybsze ładowanie jest elegancko. Tak mi się wydaje. Że to jest to, co jest mi w życiu potrzebne. Poka łuka. I co teraz lepszy? No, chyba śmiga lepiej. Ale tu wieje, ja pierzuper. Dobra, mamy tu pewnie zagadkowe rzeczy. Bardzo takich rzeczy nie lubię. Co to nam da? Co my zrobiliśmy? Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że po tylu tysiącach lat to by było bardzo, bardzo by się to wszystko rozwaliło. O to mi chodzi. Chyba, że zostało tutaj zrestaurowane. Nie, a po co? Nie. Czekaj, mam jakiś pomysł, ale nie wiem, czy on wyjdzie. A nie, bo tamto się otworzyło znowu. A nie, czy nie? Wow, shit, man! Chyba nie o to chodziło. Wydaje mi się, że po prostu fastem musimy zamknąć tu i fastem otworzyć tam. Tak mi się wydaje, że tak trzeba zrobić. I tutaj zamykamy, żeby nie wiało, a tam podnosimy. Wtedy nam nie zwiewa. Na długo to nie starczy niestety, ale na wystarczająco może, żeby się tutaj udać w to miejsce. No nie. Niestety. Chociaż może jakbym szybciej skoczył? Nie. Coś mi tu nie gra. Ale moment czego? Chwila, moment. Nie wiem, czy to, co kombinuję, to jest dobry pomysł. No, bo teraz. Okej. Okay. Nie, nie rozumiem. Ja debil, widzowie. Zostawcie mnie. Nie, no chyba. Tam można skoczyć jakoś, tak? Chyba tak, może tym kołczanym, czy jak to tam jest. Dobrze, wszystko rozumiem, chyba. Nie jest kołcem, jak to się nazywa? Kurczę, nie wiem, jak to się nazywa. To nie jest kołcan, ani to nie jest Oscar. To jest coś innego. Teraz powinno nas zwiewać, co? Dawaj, szybciej, tam lodziarnia. Dawaj, dawaj. Powinno się udać. I myk! Spacja mi się zablokowała, widzowie. God damn it, no wychodzę. Nie, no dobra. No nie, no, w sensie. Dobra, i tak bym nie wiedział, czy trzeba double skoczyć. Ale jakby mi się spacja nie zablokowała, to bym zdążył skoczyć. A nie wiem, czy bo. Pewnie było słychać taki dziwny dźwięk głośny mojej spacji. No to właśnie mówię, to mi się zablokowało, niestety. Poczekamy jeszcze chwilę. O, elegancko powinno. Teraz to już musi się oś. Znaczy się spacja nie zablokowała. Będzie git. Dawaj, dawaj. Wieni. Siup, siup. Dobra, zajebiście. No, zajebiście wymierzyliśmy moment, jest elegancko.
Kurde, co się udało i ze mną. Dobra, elegancko jest. Pyk. Pochcąp. Nie wiem, ile tu już czasek spotkaliśmy, ale zdecydowanie zbyt dużo. Strasznie dużo ludzi tu umarło. Poka. Zbadajmy, czy będzie to były jakieś wartościowe rzeczy? To jakieś złoto było, ale czy to było jakieś nam potrzebne, jakieś do gameplaya? Co to? A, punkt umiejętności z tego zdobywaliśmy. No to chyba nie worf i co wy. Znaleziono mapę go skrzynek. Oddal. A to co to jest? A, grobowce inne, które nie splądrowaliśmy. No dobra. No nie zamierzam chodzić aż tak po tych gobrowcach. Grobowcach? Po grobowcach i ich szukać specjalnie. Czy jak skoczymy stąd, to się zabijemy? Przekonajmy się. Na szczęście nie. Rozumiem, że muszę z buta biec, ale chyba tutaj była tego, nie? Nie wiem, czy idziemy. O, chociaż. Nie, chyba możemy. Z buta czy teleport? Chyba z buta, to nie było aż tak daleko, nie? A teleportem i tak będę musiał iść. Znaczy, teleport, szybko podróż. Tak, ulepszaj broń w obozach. No ja wiem, czy jest ulepszą sobie. Nasza spluwa wygląda grubaśnie. Fajne jest też to, że jak ona wyciąga momentalnie pochodnie, to też od razu wyciąga też spluwę. Spoko. Kurde, jak mi myszka ciągle haczy o podkładkę i tak cały czas jakby coś wyrywała. Naciśnij tab, aby zobaczyć miejsca warte uwagi. No, idziemy dalej w fabułę, ja tak nie będę chodzić po tych zamkniętych szczególnie miejscach i przeszukiwał ich wszystkich. Jeżeli to by była otwarta mapa, to na pewno bardziej zwracałbym na to uwagę, a tu nie wiem jakoś tak, co to jest na przykład, relikt jakiś. No nie wiem, no jak przy okazji znajdziemy, to możemy tego, ale tak, szukać tych geoskrzynek, to raczej chyba spasujemy, co widzowie. Wydaje mi się, że da. Coś musimy tutaj zrobić, nie? Chyba widzę pomysł. Pyk i tutaj normalnie przywiązujemy elegancko. Spacja, zjeżdżamy. Ui. O, tu można było też ścianą spinaczkową. O, to nawet by było chyba mądrzejsze tą ścianą spinaczkową zrobić. Nie, a mogę tu tak. Cyk? Oj, chyba nie. No, czyli chyba jump jest zrobiony, tak zwany. Ale super. Ty, a przecież takie. Najlepsze jest to, że takie miejsca naprawdę istnieją, kurde, nie? Przepiękne są. Absolutnie przepiękne. Dobra, wydaje mi się, że no. Nie pozostaje. O! Geoskrzynka. Nie pozostaje nam nic innego jak skok. Dobra, jest. Podpalmy tutaj. Nie wiem, co dodaje. Pewnie nic. Nie wiem w ogóle, co się stanie, jeżeli uzbieram te wszystkie rzeczy. No to co? To dalej chyba po prostu. Cyk. Ratować tego chłopa. Ty jajka. Ty, co jest? Zaraz zostaniemy napadnięci przez jakiegoś. Czas, żebym opuścił tę przeklętą wyspę. Dość już widziałem Yamatai. Nie znajduję wytłumaczenia dla mocy, którą włada Słoneczna Królowa, ale nie pochodzi ona z tego świata. Tak jak podejrzewałem, wiedziała o moich zamiarach od chwili, gdy postawiłem stopę na tej ziemi. Manipulowała mną, bawiła się, żeby sprawdzić, jakich informacji poszukuję, ale zawsze wiedziała. Jeśli zdołam ujść z życiem z tego miejsca, muszę ostrzec mojego pana. Ostrzec go, że powinniśmy za wszelką cenę trzymać się z dala od Yamatai. Jeśli chcemy zyskać dostęp do jej mórz, musimy zapłacić wszelkie daniny, jakich zażąda. Ale nigdy nie powinniśmy jej rozgniewać.
to doprowadziłoby nas do upadku. O innych rzeczach, które widziałem, o tych mrocznych koszmarach, nigdy nie powiem ani słowa. O, jest taki problem, widzę. Nie wiem, co się dzieje ostatnio z tą kamerką, ale ona se lubi się wyłączyć. Niestety. No, klikam na prawe kamerki. Niestety nie działa. Muszę na chwilę tutaj zatrzymać nagrywanko. Dobra, elegancka. Nie wiem, co się dzieje ostatnio, ale ona jest strasznie gorąca, słuchajcie. I szczególnie z jej... Teraz akurat nagrywam tylko jeden odcinek. Ale faktycznie, kiedy jest jakieś dłuższe, nie wiem, czy jakieś wideo, rozmowa, czy po prostu jakaś dłuższa seria, no to faktycznie ona staje się mega, mega hot. Muszę się tam dostać. I nie podoba mi się to. I się zacina. Jakieś pomysły? A, widzę pomysł. Ale coś czuję, że ta ściana wspinaczkowa nie jest tutaj niestety na darmo. Wydaje mi się, że zaraz urwie się lina, a ja będę musiał kliknąć w idealnym... Dzięki. Tak ciężkie gry komputerowe, tak ciężkie do przewidzenia, co? Kto mógł się spodziewać? Ja za dużo chyba grałem tutaj w gierki. Od razu zostało przewidziane, co się stanie. Kapitanie Jessup! A mamy tu racę jakieś. Okej, okay, w ogóle zastanawiałem się nad fajnym pomysłem, mianowicie The Sims prawdziwe życie. To jest coś, co zawsze chciałem nagrać, tylko problem był taki, że w pewnym momencie, jak to zacząłem robić, to zgrałem tyle modów, że zaczęło mi wywalać gierę i nie wiedziałem, który mod jest do odinstalowania i musiałbym odinstalować każdy możliwy mod. Halo, odpowiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Ej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. Tak, i było wszystkie... Nagle się, słuchajcie, okazało, że mody... Że mody, słuchajcie... Ale ty, na dworze było jaśniej. Nagle okazało się, że któryś z modów laguje mi gierę i wywala ją. I tylko nie wiedziałem, który. I musiałem się pozbyć wszystkich modów, a nie chciałem mi się ich instalować od nowa. I zrezygnowałem z tego pomysłu. Ale mam nadzieję, że może uda się powrócić w pewnym momencie i jeszcze raz spróbować nagrać prawdziwe życie. I tam, wiesz, z tymi modami różnymi tam, na narkotyki, prostytucje i tak dalej, wiesz, na auta jakieś tego, zabójstwa, coś, bez zgody. Super to jest. The Sims prawdziwe życie. I zrobić na przykład jakieś miasto youtuberów albo coś takiego. Ze wszystkich tych rzeczy wydaje mi się, że najfajniejsze z tych dwóch rzeczy, wydaje mi się, które możemy w sumie zrobić, chyba wolę najbardziej odzyskiwanie strzał. Preferuję. Gratulacje, odblokowano nowy poziom umiejętności. Lara zacznie wykorzystywać czekan w walce. Naciśnij E, aby jak gdy jesteś w pobliżu wroga, by uderzyć czekanem. Traf kilka razy, oszołomisz wroga. No dobra. W porządku. Mamy tutaj dwie drogi. Nie wiem, którędy iść, więc pójdę tą, a później jeszcze raz się cofnę i pójdę tą drugą, bo może tam będą też jakieś fajne rzeczy. To tutaj? A możemy tutaj zajrzeć na chwilę i zobaczymy, czy jest tu coś ciekawego do zebrania? Brak. Ale tu chyba coś jest. Zawsze takie z części. W sumie nie patrzyłem, czy mogę coś ulepszyć. Jest chyba jedna rzecz za 300, wydaje mi się, do broni do ulepszenia. Zobaczymy, za 300 śrubek. Za 250 nawet. Wyrzutnik zwiększa szybkostrzelność. No weźmy to, i tak ta broń strzela szybko, ale tak będziemy mieli ulepszone na maksa. I co później ulepszamy? Chyba łuk, a może nie łuk. W sumie chyba spluwę ulepszamy.
Łuk jest dla wybitnych koneserów takich gier. Ja jestem. No ja lubię karabin maszynowy i napierdalać po prostu. W skrócie. Najlepiej jak masz w grach, wiecie, takie karabinki, gdzie się siada i robi. Trrr. No to ja właśnie, jak masz gry różne. Jak masz gry różne strzelankowe, jak na przykład Enlisted, i to jak, jeżeli jest tylko moment, misja na to i szansa na to, żeby usiąść na ten karabin, wiesz, który strzela tak, to siedzę tam kurwa całą grę, aż nie zginę, jak zginę to i tak idę. Pan tam co chwilę ten... Odpalam co chwilę tak ten instynkt przetrwania, ponieważ często można przegapić różne rzeczy, a faktycznie z tym instynktem przetrwania nieźle idzie. O. To jest zbugowany ku... Nie zobaczyliśmy jajek! Przepraszam widzowie, nie zobaczyłem jajek, zapomniałem, ojejciu. Ale jestem kurwa zbanem, przepraszam. Ajajaj. Ażbym się cofnął dla widza. Nie, to było tak daleko. Dobra, sorry widzowie, ciekawe, ale wątpię, że tam była jakaś rzecz interesująca. Czyli wydaje mi się, że tak myślałem, że coś z tym mostem nie pychnie. Wydaje mi się, że te jajka po prostu tak obyły. Dzieciaka, przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna. Zabić ją! O, co? Strażnicy? Co to jakiś jest? Co jest ty to jakiś? Co tu się... A, no tak, bo chyba na... to są... O kurwa. Ty, no 100% mi się teraz... 100% mi się, słuchajcie, teraz kojarzy tego. Wiecie co mi się kojarzy? Scena, słuchajcie, z Fallouta, o której mówiłem. Była taka jedna scena Fallouta, to wam muszę opowiedzieć. Była jedna scena z Fallouta, w której właśnie przepychaliśmy się przez zwłoki. Ja w pewnym momencie, mając 13 lat, tak spanikowałem, że nigdy w życiu właśnie mówiłem, że kiedyś o tej historii. Pewnie na odcinku z Far Cry'a mówiłem. Nie wiem, czy nie powiedziałem Fallouta, z Far Cry'a. W pewnym momencie, słuchajcie, no tak mnie to przeraziło, że miałem kompletne koszmary. Widzę, że tutaj jest podobnie. Zaraz coś nam na mordę jakiś tutaj. Pewnie spadniemy i będzie taka scena z twarzą, co? Czy nie? Czy nie ma? Czy tu bez strachu i łów? Ja nie lubię takich rzeczy. Znaczy ja lubię takie rzeczy oglądać, ale nie grać. Jak się ogląda, to mówię, ha, ale zwłoki. Pff, piła mechaniczna, wiesz co chodzi? Wszystko fajnie. I na chillkę sobie oglądam, ale... Właśnie tak mi się wyglądało, że on jakiś taki duży, ale kiedy muszę prowadzić odcinek i nie siedzę 7 metrów od monitora i nie muszę udawać, że jestem kozakiem, no to jest trochę to przerażające. Ja tylko sobie wygodnie tutaj... tutaj sobie wygodnie sobie usiądę. Dobra. Nie, bo ja i tak mam blisko monitor. No idziemy, nie? Przestań, to muzyka zajebana. Co to jest w ogóle za chłop? Tam jacyś strażnicy Himiko? Kurwa mać. Okej, czyli... Ty, ja myślałem ogólnie, że Lara Croft to będzie bardziej takie... rzeczywistość. A tu jednak potwory, które zaczynają nas na dół. Ty, jest tu jakieś chłopy z II wojny światowej, pa. No, już sobie przybliżyłem monitor.
Czekajcie. Dalej monitor, przybliżę siebie. Nie, bo ja nienawidzę horrorów ogólnie. Ja lubię się bać, ale nie lubię jak są jumpscary, a ja nigdy nie wiem gdzie są jumpscary. Nienawidzę. W sensie, naprawdę, dreszczyk emocji w jakichś takich thrillerach jest naprawdę kurwa świetny. Ale dreszczyk emocji, a zwykły jumpscare jest obrzydliwość. Nienawidzę jumpscare'ów. Okej, czyli mamy nową broń. Tutaj szczelbę. Gdzie mam iść? Tutaj? Kiedy będzie jumpscare? Teraz. Nie. Dziś musi być jumpscare. Teraz? Nie cierpię grobowców. Nie teraz. Kurde. Dajcie jumpscare, żeby już nie był obsany. Już chcę mieć jumpscare za sobą i wtedy wie, a widzę widzowie, lekko laguje, to prawda. Jak się tak kamera delikatnie trzęsie, to laguje. Pierwsza słoneczna królowa. To naprawdę Yamatai. Miko brzmi strasznie ajajowo, nie? Miko? Ty naprawdę tu jesteś. I naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Widzę delikatnie może raz na jakiś czas ściąć przy tej kascence. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? I teraz mi się podoba, taki Indiana Jones style. Czuję tą przygodówę teraz. Przelewanie wody. Ale po co? A po co? No właśnie, Lara Croft, po co? Tu jesteś. Dobra, teraz poczułem ten klimat wreszcie. To jest ten przygotówkowy, słyszycie to? To nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. Indiana Jones. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Lara Croft, przygoda. O nie! No przez chwilę już wszystko spierdolili. Czy miałem ich nadupcać? Dobrze powiedziane. Już? Wszyscy? Ja mam łuk. Ale to coś czuły. Ty, to ja wolę chyba po ogólnie sprzyłówki co używać. W ogóle najlepiej to mojego ulepszonego karabinku. O, cześć. Ty, no, chłop po tylu strzałach nie padł. XD. Dobra, wszyscy. Czyli mamy tutaj potwora, który zabija ludzi, a właściwie pewnie chroni królową albo coś takiego. Fajnie, w sensie, no nie sądziłem, że na tym będzie się opierać Lara Croft. To może być dziwne, bo pewnie ożysz kurwa. Bo jednak pewnie sporo osób zna się bardziej na tym. No natomiast ja nigdy wcześniej, tak jak mówię, niestety nie miałem pojęcia o czymś takim jak Lara Croft. Znaczy widziałem film ogólnie Lara Croft i wiedziałem, że taka postać istnieje, natomiast w gry, tak jak mówię, nigdy nie grałem. Ale już mi się podoba, słuchajcie. Nie sądziłem, że Lara Croft i Tomb Raider ogólnie będzie no tak dobry. A, rozumiem, to wyważy drzwi. No, tylko boję się tego gnoja, co tu zapewne przyjdzie. Podoba mi się. Mniej jumpscare'ów, więcej klimatów przygotowkowego i jestem kurwa i kupiliście mnie, nie? Okej, okay, mamy tutaj, słuchajcie, ogniska. Ognisko oznacza, bo tam jest napisane, że... mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zaatakuje. Słuchajcie, w ognisku jest napisane jedna... Znaczy przy zapisach jest zapisana jedna rzecz. Że możemy wczytać przy ognisku się, tak? To oznacza, że tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jeszcze tutaj dodam kilka umiejętności. Co to w ogóle poczytamy, co tu jest? Po wykonaniu uników bij wroga strzałę w kolano, aby go okaleczyć go i zmusić do wystawienia na twoje ataki.
Zadaj wrogowi co? A cios czekany, Maja. Cios czekania. Ślepiasz wrogów piachem. To jest takie walka wręcz. Tu są fajne rzeczy. Likwiduj wrogów z finezją, żeby zdobywać więcej punktów doświadczenia. Zwiększona siła pozwala nosić więcej amunicji. I to jest to, czego potrzebujemy, ale jeszcze sobie przeczytamy w sumie tutaj. Też mogą być fajne rzeczy. Wykorzystuj wyostrzone zmysły do znajdowania w otoczeniu ukrytych przedmiotów. O! No to jest chyba koksem większym, co? O większą amunicję do przeszukiwania wrogów. Chyba wezmę orientację w terenie, może jakieś fajne rzeczy. Czy włączonym jest się przetrwania przedmiotów do zebrania są widoczne na mapie i świecą się przez ściany? A, to takie coś. A to chyba nie chcę. Nie, to ja bym wziął, że więcej amunicji przy sobie noszę. To było takie super. To było które to? To było. Tak jest, opanuj to. Nie wiem, co to znaczy, że one są połączone. Chyba to oznacza, że po prostu są w tej samej jakby kategorii i dzięki temu się łączą. Tutaj mamy coś jakby... Mamy tę nową spluwę. Co możemy dać tej nowej spluwie? Wydłuża lufę, zwiększają prędkość wylotową. Tu mamy. Dodaję alternatywny tryb strzału, z którym śród jest bardziej skupiony, dzięki czemu ma większy zasięg. Ok. Przyspiesza załadowywanie kolejnego naboju. Ok. Stabilność broni. Ok. Na razie na nic nas nie stać. Mam nadzieję, że tak dobrze się bawicie, słuchajcie, jak ja przy Tomb Raiderze. I mam nadzieję, że, że widzimy się, słuchajcie, jutro. Razem was wszystkich tutaj widzę jutro. Zostawcie lajka, komentarz, suba, wpadnijcie na mój drugi kanał Twitch, Twitter, Instagram. Wejdźcie tam, bo to jest super ważne, żeby wspierać szczególnie małych twórców. Wejdźcie, obczajcie, zostawcie lajka nawet. Nawet jeżeli wam się nie podoba, ale podoba wam się na przykład tutaj rzeczy, no to jak będziecie mnie wspierać na innych kanałach, na Twitterze, Twitchu oraz Instagramie, no to wiadomo, że dzięki temu ja sobie będę radził lepiej i dzięki temu będę miał po prostu motywację, żeby nagrywać. Wiadomo, że motywacja jest dość ważna, a skoro przez tyle lat nie odpuściłem sobie, nie zamierzam nawet bez motywacji, ale przychodzą zawsze takie momenty, gorsze chwile, kiedy faktycznie odechciewa nam się nagrywać i w takim momencie, kiedy wiesz, że tam są ludzie, którzy oglądają twoje materiały i im się te materiały podobają, no to momentalnie zaczyna, bierzesz się za nagrywanie i nie ma czegoś takiego, że wiesz, że nie. Tyle, moi drodzy, miłego dnia, miłej nocy. Do zobaczenia. Widzimy się jutro. See you.